Hej, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Mateusz Sapy na YouTube i w dniu dzisiejszym rozpakuję dla Was MacBooka Pro z 2015 roku. Serdecznie zapraszam! Chciałbym Wam jeszcze na samym początku wyjaśnić, dlaczego w ogóle mam w rękach tego MacBooka, bo zapewne część z Was pamięta, jak jakoś kilka miesięcy temu właśnie testowałem, miałem okazję użytkować MacBooka Pro tego samego w zasadzie, tylko z 2014 roku. Natomiast dzięki mojemu znajomemu pojawiła się właśnie okazja do przetestowania tego jakby najnowszego modelu i chciałbym to zrobić właśnie pod kątem wydajności. Dlatego zdecydowałem się tak naprawdę na rozpakowanie i takie konkretne przetestowanie wydajności, więc myślę, że za jakiś czas właśnie na kanale pojawi się filmik obrazujący, porównujący po prostu te dwa takie same w zasadzie modele, tylko jeden wyprzedzający drugi o rok, w którym pokażę Wam po prostu jak działa, jak jest z wydajnością tych dwóch modeli. Dlatego dzisiaj w tym unboxingu w zasadzie chciałbym Wam tak naprawdę poinformować Was o tym, że będę po prostu miał możliwość zrobić taki film właśnie. Jeśli mielibyście też inne pytania albo chcielibyście, abym coś więcej porównał, to śmiało piszcie w komentarzach właśnie pod filmem. Ja będę na pewno je czytał i wtedy będę chciał odpowiedzieć właśnie w następnym filmie. W zasadzie to będzie jeden na pewno film, w którym odpowiem na te pytania, które zadaliście. Jak widzicie, to tak samo schodzi. Myślę, że w ogóle niczym mnie nie zaskoczy jakby ten MacBook, ale oficjalnie go mogę otworzyć przy Was. Pomyślałem, że nie obrazicie się. Jak widzicie, tutaj nam otwiera się cały MacBook. Oczywiście jest na pierwszym miejscu. No i on jest identycznie zapakowany z tego, co pamiętam, jak ten z zeszłego roku, czyli mamy tutaj kabel, mamy tutaj ładowarkę też, do której musimy podpiąć ten kabel. Mamy też oczywiście instrukcję obsługi z pełną dokumentacją i oczywiście muszą być naklejki. O, jest szmatka i chyba tej szmatki nie było w tym poprzednim modelu. Muszę się jeszcze upewnić, ale z tego co pamiętam to nie było, chyba jest to nowość. I mamy oczywiście naklejki, te same, nie w innym kolorze, więc jeśli by kogoś to interesowało, to już ma odpowiedź. No to było w zasadzie na tyle z tego otwartego pudełka. Możemy je tutaj sobie odstawić na bok. W tym momencie możemy jeszcze odsunąć tego MacBooka. Jak widzicie, w zasadzie bardzo łatwo ta folia schodzi. Ok. On jest wymiarowo, wagowo taki sam jak ten poprzedni model, więc nie ma żadnego problemu. Oczywiście tutaj mamy tą taką szmatkę, taką powłokę na ekranie, możemy ją zdjąć i możemy pierwszy raz włączyć ten komputer. Więc tak jak mówię, w zasadzie ten filmik jest taki informacyjny, w którym zapowiadam dopiero, że będą tak naprawdę testy tego urządzenia porównujące właśnie z tym poprzednim modelem, bo myślę, że na pewno kilka osób dawało mi też znać, że czeka właśnie na takie porównanie, więc będę chciał Wam to pokazać. To by było ode mnie dzisiaj na tyle. Ja za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Cześć!